Haszlachu w zeszłym tygodniu pojawiły się dwa radarowe wyświetlacze prędkości. Łączny koszt tych znaków to 25 tysięcy zł brutto. Z inicjatywą, by je ustawić na ulicy Długiej w pobliżu przedszkola i szkoły, wyszedł m.in. sołtys Mariusz Króliczek. Tutaj w centrum Haszlacha pojawiły się dwa nowe znaki. Była taka potrzeba? Były takie zgłoszenia mieszkańców? Tak, była taka potrzeba, ponieważ samochody, które tędy przemieszczają się, bardzo często przekraczają dozwoloną prędkość. No, ten pomysł już pojawił się 2-3 lata temu. Tak naprawdę to rady rodziców tam w szkole podstawowej. Nie ukrywam, że też trochę moja żona mnie motywowała do tego, żeby ten znak tu stanął i nie tylko. Na początku kwietnia tego roku z zarządem dróg już udało się tu zamontować znaki ograniczające prędkość do 40 km na godzinę. Później wyszukaliśmy firmę, która sprzedaje takie urządzenia. No i po całym już procesie tam weryfikacji, czy to może być w tym miejscu zamontowane, czy nie. Tak, widać na załączonym obrazku znaki. Zaczął już działać od bodajże 19 listopada. Wyświetlacze wskazują rzeczywistą prędkość pojazdów. Kiedy kierowca przekroczy tą dozwoloną, pojawi się komunikat zwolnij, a kiedy zachowa odpowiednią prędkość, na przykład dziękuję. Zadaniem takich wyświetlaczy jest przede wszystkim uświadamianie kierowcom, z jaką prędkością jadą. Znaki już są, ale na tym nie koniec. Wójt chce je jak najlepiej wykorzystać. Postanowiliśmy dalej ten pomysł rozwijać. Wspólnie z sołtysem wpadliśmy na pomysł noga z gazu, włącz myślenie. I chcemy w naszej gminie kolejne takie znaki zamontować. Być może będą to znaki przenośne, bo one, te znaki nie tylko wskazują rzeczywistą prędkość pojazdu, czy ktoś przekracza prędkość, czy nie, ale również zbierają dane odnośnie natężenia ruchu oraz liczby przekroczeń dozwolonej prędkości. W ten sposób te dane, które byśmy zebrali, mogą one nam służyć do opracowania pewnej mapy zagrożeń na naszych drogach i tą mapę zagrożeń byśmy udostępnili policji, żeby podjęła działalności prewencyjne. Również rozpoznajemy możliwości prawne, żeby wejść tutaj we współpracę z policją, żeby tych patroli tutaj było więcej. Może byśmy tutaj również partycypowali w kosztach, jak to ma miejsce w okresie wakacji, kiedy mamy więcej tych patroli na terenie naszej gminy. Więc tutaj chcielibyśmy, żeby ta akcja objęła cały rok i żeby tu więcej policji było i więcej tych działań prewencyjnych. Kolejne znaki miałyby pojawić się na terenie gminy Haszlach już za rok. Będę apelował do rady, żeby wyodrębnić środki na kolejne znaki. Czy to będą świetlne, czy tylko skrzynki, które będą rejestrowały pomiar prędkości oraz natężenia ruchu, to jeszcze zdecyduję. Niebezpiecznych punktów, gdzie kierowcy przekraczają dopuszczalną prędkość, na terenie gminy Haszlach nie brakuje. Są to głównie odcinki dróg, gdzie mamy budynki użyteczności publicznej, tam gdzie jest dużo dzieci, tam gdzie dużo osób pieszych chodzi. Właśnie te obręby tych dróg chcielibyśmy objąć szczególnym nadzorem, monitoringiem. W Haszlachu obok szkoły pojawiły się dwa znaki świetlne. Nie chodzi o karanie, ale o uświadamianie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.